W czasie dzisiejszego wykładu organizowanego przez Helsińską Fundację Praw Człowieka przy wsparciu Polskiej Rady Biznesu mówiłem o tym, jak prawa człowieka wpływają na funkcjonowanie biznesu. Moim zdaniem można wyróżnić cztery sfery takiego wzajemnego oddziaływania praw człowieka i biznesu. Po pierwsze, dla biznesu, dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, czy także tych największych przedsiębiorców, prawa człowieka stanowią swoistą tarczę ochronną przed nadużyciami ze strony władzy. Gwarancje takie jak prawo do rzetelnego procesu, ochrona własności, ochrona przed wywłaszczeniem, zakaz nierównego traktowania, ochrona prawa do prywatności, możliwość korzystania ze zdobyczy wolności badań naukowych, to wszystko to, co służy biznesowi w codziennej pracy. Bez tych gwarancji przedsiębiorcy nie mogą się rozwijać, nie mogą skutecznie działać w warunkach konkurencyjnej gospodarki, mogą czuć się bezpiecznie, jeśli chodzi o ochronę ich własności, jeżeli chodzi o ochronę ich interesów majątkowych. Ale jest wiele sfer życia, gdzie to prawa człowieka wpływają na to, jak przedsiębiorcy korzystają ze swojej wolności działalności gospodarczej. Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że przedsiębiorcy korzystają z pracy pracowników, kontrahentów, oddziałują swoją działalnością na prawa osób trzecich. I tutaj nam się pojawiają prawa człowieka. Takie zagadnienia jak godność pracownika, bezpieczeństwo i higiena pracy, zakaz dyskryminacji, jak równe płace dla kobiet i mężczyzn, jak poszanowanie prywatności pracowników, czy też poszanowanie, można powiedzieć, godności kontrahentów, poszanowanie takiego otoczenia biznesowego w przypadku przedsiębiorców, którzy mogą doprowadzać do zatruć środowiska, to są wartości, na które przedsiębiorcy muszą zwracać uwagę i nie tylko ze względu na poszanowanie etyki, ale po prostu ze względu na konieczność przestrzegania norm konstytucyjnych oraz obowiązującego prawa. Trzeba też zauważyć, że w wielu przypadkach przedsiębiorcy wykonują określone zadania na rzecz państwa. Ten proces, który obserwujemy w Polsce, ale także na całym świecie, to jest tak zwana prywatyzacja zadań publicznych. Często organy władzy publicznej nie są w stanie podjąć się wszystkich zadań, muszą niektóre zadania powierzać podmiotom trzecim, organizować, kontraktować pewne usługi, które są świadczone na rzecz społeczeństwa. Czy to jest ochrona zdrowia, czy to jest ochrona osób najsłabszych, bezdomnych, osób starszych, czy wreszcie są to zagadnienia, które wiążą się chociażby z ochroną osób i mienia. Warto pamiętać, że rozwój firm ochroniarskich to nie jest tylko i wyłącznie zapotrzebowanie rynku, ale także wynik tego, że państwo nie jest w stanie w pełni zrealizować poczucia bezpieczeństwa wszystkich obywateli, dlatego w pewnych sytuacjach potrzebujemy wsparcia ze strony firm ochroniarskich. Można powiedzieć, że czasami nawet w naszej rzeczywistości dochodzi do sytuacji paradoksalnej, kiedy to jednostki wojskowe są chronione przez firmy ochroniarskie, a nie przez profesjonalne wojsko. Ale to są te przestrzenie, gdzie też trzeba patrzeć przedsiębiorcom na ręce, czy przy wykonywaniu tych zadań powierzonych przez organy władzy publicznej nie dochodzi do nadużycia władzy, nie dochodzi do nadużycia siły fizycznej, czy stosowane są odpowiednie procedury, czy następuje odpowiedniej jakości kontrola nad działalnością takich przedsiębiorców. Tym bardziej, że powierzone wartości w postaci mienia, w postaci zdrowia czy życia ludzkiego często na taką ochronę zasługuje oraz jest taka ochrona niezwykle potrzebna. I wreszcie chciałbym wskazać, że czasami w działalności przedsiębiorców konieczne jest korzystanie z usług podmiotów, które działają poza granicami krajów. Czasami może chodzić o to, aby pozyskiwać produkty z państw odległych od naszego systemu prawnego. Czasami chodzi o to, aby kontraktować niektóre usługi poza granicami kraju. I tutaj powstaje taka sytuacja, że chociaż dany przedsiębiorca nie dopuszcza się jakichś poważnych naruszeń praw człowieka na terytorium Polski, to może się okazać, że przy
korzystaniu z produktów bądź usług zakupywanych w państwach afrykańskich, azjatyckich, może dochodzić do naruszenia praw człowieka. I pojawia się tutaj takie ciekawe zagadnienie świadomości konsumenckiej. Czy my jako konsumenci zdajemy sobie sprawę z tego typu nadużyć? Czy jesteśmy w stanie pociągnąć takie przedsiębiorstwa do odpowiedzialności? Czy wreszcie, czy jest to dla nas ważne z punktu widzenia korzystania z niektórych usług? To jest niezwykle skomplikowany problem. Wiele organizacji międzynarodowych tym się zajmuje. Niektóre spółki wpisują w swoje normy społecznej odpowiedzialności, że zwracają szczególną uwagę na to, co się dzieje w tych państwach, w których powstają ich fabryki, czy w których działają ich kontrahenci, czy podmioty, które wykonują pracę na rzecz tych dużych koncernów. Natomiast problem, jaki tutaj widzę, polega na tym, że to jest trochę sytuacja gonienia króliczka, a mianowicie można dążyć do osiągnięcia jak największych standardów, można kontrolować podwykonawców działających w różnych państwach. Natomiast należy też pamiętać o tym, że świat globalizacji nie znosi próżni, że jeżeli jakiś przedsiębiorca ze względów etycznych nie podejmie się określonej działalności, czy nie podejmie się korzystania z określonych produktów, to zamiast niego na rynku mogą się pojawić podmioty z Rosji, z Chin, czy z innych państw, dla których normy etyczne nie mają większego znaczenia. Dlatego cała sztuka polega na tym, jak z jednej strony dążyć do realizacji zysków, wzrostu gospodarczego, rozwoju danego przedsiębiorstwa, a z drugiej strony dbać o normy etyczne. Jak współpracować z kontrahentami z tych państw odległych, tak aby te normy etyczne były respektowane, a z drugiej strony nie oddawać pola dla tych państw, dla których normy etyczne nie mają jakiegokolwiek znaczenia. Bardzo się cieszę, że mogłem wygłosić ten wykład dla Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz dla Polskiej Rady Biznesu i mam nadzieję, że kilka słów, które przekazałem, przyczynią się do większego zrozumienia tej trudnej problematyki.